Witam, witam w kolejnym odcinku z Farming Pozdrowy, Simulator. witam. Farming Simulator 17. Wraz ze mną jest dzisiaj, jak usłyszeliście, właśnie Mikołaj. Cześć, witajcie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na jakże kulturalnym Let's Playu. No, na serii Czas na rozwój na mapie Osina V3. I tankujemy sobie dzisiaj właśnie na razie Ursusa 1224. Nalejemy sobie 50 litrów w niego aż. Jak widzicie, z tyłu mam talerzówkę Forsyta. I lecimy dzisiaj sobie talerzować. Właśnie po oborniku i po właśnie soi, którą widzieliśmy w ostatnim odcinku. Jeżeli komuś się już odcinek spodobał, zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, żeby dostawać powiadomienia o każdym z naszych super filmów. No tak. Boże, jak ja dziwnie zacząłem gadać, masakra. Zaraz wyłączę i nie będę mogli dać wcale. O Boże, trochę się na deszczu widzę ma dzisiaj na Osinie, ale No, tutaj a w na... nocy padało, wiesz o tym, nie? U nas? No. Pierdzie, to może dlatego tak zimno rano, właśnie zimno, chłodno, tak chłodniej niż zwykle było. Ale dużo nie tak, wiesz, pokrypiło. Tak, o, troszeczkę, jak widzicie, tam jedzie Mikołaj, również znany jako Dzik. Tak. Tak, o, też. No i tą łąkę tam mieć koźnie. No, zaraz pojadę właśnie, odczepię się i jadę. No, Miki jedzie właśnie drugi i ostatni poko zrobić. Bo pierwszy był latem, drugi jesienią i tą trawę taką tniemy, co ma 1,5 metra. Nie wiem, na co tak ma metr, może zawsze jest cięta. No, tak tyle ma. No, bo zawsze tak wygodniej nam jakoś jest ciąć, bo... A później teraz na jesień wyjedziemy tam może gnojowice jeszcze, nie? No, jak tam dużo jest, to czemu by nie. No i na wiosnę się nawozu dorzuci, by Ty, ja robić. wiem, że mamy dwa inne błotniki w zatorze z przodu. Pierdzieli, że... No, jeden jest całościowy, a drugi jest taki z gumą. Boże, ja to potem zobaczę. To coś chyba... Serio, albo mi się coś zbugowało, albo tak jest. No, chyba się to zbugowało. Ogólnie ludzie możecie napisać, bo do 12 planowany jest tuz założyć, żeby był po prostu cięższy z przodu. Ale piszcie, czy mamy tuza z konfiguracji wziąć, czy takiego kupowanego w sklepie. No, bo taki Ja bym kupo... wolał z konfiguracji. Bo taki kupowany w sklepie będzie czarny, a tamten by był taki srebrny jak ciągle. No i tak to będzie. Miki ogólnie tam, ci co tam u tego pana mechanika rozwozili obornik, już wracali. No, Ta. akurat na dole byłem i jechała 900 i 60. No, ładowacza nie widziałem. Może został na kawie. O Boże. Dobra, lecimy na pełnej sobie. Otworzymy drzwi tego. Posiarkę nie mamy pod wiatą, nie? Jo, pod wiatą. No, 12, jak widzicie, talerzujemy. Ładnie, pięknie. Poczekajcie sobie, aby jeszcze zdjęcie zrobię takie piękne, ładne. Obornik tu był dawany w dosyć małej dawce, można powiedzieć, bo tu próchnica będzie bardzo duża ze Która ta względu. kosiarka ci powiem taka aż idealna do tego. No niby tak. Duża próchnica to będzie ze względu na to, że była właśnie sieczka. Bądź tam, jak to woli, tam posoi, no te resztki po prostu. Widzisz, soja ma bardzo duży rozwinięty ko układ korzeniowy i dlatego też właśnie będzie duża próchnica. I no. No i żyzność się też poprawi No w i ogóle. ty się nie znasz. A jak tam ktoś się orientuje, to im większa próchnica, tym lepiej tam coś tam z wodą. O Boże. No, tam jakoś wodę lepiej trzymała ziemia czy coś takiego. No bo jest taka bardziej jakby miękka. No, taka Miałka taka jest bardziej. wchłania wodę. Dlatego tam jak na przykład na glinie mam, nie? To tam wapno się i tam możliwe, że będzie trochę później rzepaku przysiane. Czemu? Żeby później to zaorać na taki popląd, bo popląd też daje dużo próchnicy. A, że teraz myślę. Myślałem, że zasiejecie sobie pasek rzepaku w tym. A, no, na pewno. I umucimy worek. No. Cepami tam będziecie w stodole napierać. Ja nie mam stodoły. To sobie budujesz. O Boże. To do sąsiada, do blaszaka pójdziecie. A, no. Każdy O tam. Boże, tam by cepem wali po te blasze, to... No, albo tą To by blachą. na łeb dostał. Ej, kurde, ogólnie to widzicie, ludzie, właśnie granica zrąbana. Że trzeba normalnie meter, albo nawet więcej niż metr, od granicy jechać. Brony w talerzówce też fajna rzecz. Zawsze tam No, trochę. rozciągnął trochę. Zawsze właśnie, dokładnie, Mikołaj.
Proszę troszeczkę rozciągnął, bo widzicie, w tą stronę nie idzie jechać. Ale dobra, ciur. No trochę tak pojeżdżę po prostu z opuszczoną tutaj, gdzie nie się nie da stależować, bo... no cóż, uroki Szkoda farminga. gadać. Uroki farminga po prostu. Miki to chciał normalnie pod tę talerzówkę podpiąć zetora, a ja mówię, co ty, tu za duże góry są. Już po dwunastkę No co to tam, zetor by szedł, ani by nie czuł. Już po dwunastkę to jest akurat, nie? A gdzie tam pod większe. Po 912 było akurat też było. No to tak, ale nie na takie górki. I po 914 na takie górki. Wiadomo, większa talerzówka. 912 i 914 to jest to samo, tylko 914 ma przodek. No właśnie dlatego, że z przodkiem, nie? O to mi chodzi. Gdzie tu aż bokiem Ty normalnie. się znasz, ty się znasz. Aż bokiem idzie ta talerzówka, bo kurde. Tak, takie góry. Że w poprzek tu nie idzie jechać. Ale kurde, zeta dostał odcinę. No. A tam już dołka chociaż raz objechałeś? Teraz, co dojechałem dopiero. O boż. Rozłożyłem i teraz jadę pierwszy raz w koło. To nie jest źle. Ty, a jeszcze tu będzie można... A, orkę kiedy indziej się nagra może. A, i wymieniliśmy ogólnie pług Forszylita na... Wymieniliśmy na Bometa. O, no tak, bo Zetur sobie nie dawał rady. No i ten Forszylita sprzedaliśmy tam. Niemiec płakał, się ja płakałem jak sprzedawałem. A Miki mnie tam ten powstrzymał. Dobra. Kurde, no tutaj jest masakra, tam wrócić, nie? Boże, jeszcze na sąsiada pole wjechałem. Mówię... Byle by nie widział, a tak to może jeździć. No niby tak. Dobra, tak już zostawię trochę na odpierdziel, co prawda, no ale widzicie jak jest po prostu, nie? No tak Didek zrobił te granice, że posrane, że nie idzie po prostu zrobić. Tak normalnie mikołajowego słownictwa używam. O, co? Wszystko jest posrane. Nie no, za dużo przebywam z tobą. Ta, no. Ciekawe. Czekajcie, bo klawiszologię sobie pogubiłem, bo page up klikłem przez przypadek zamiast zrobić screena, potem wyłączyłem shadery i potem dopiero screena włączyłem shadery i zrobiłem screena. Klawiszologia mi się pomyliła. Ale widzicie, dwunastka daje sobie lekko radę z taką talerzówką. I też właśnie będziemy mieli w planach z Mikołajem zakupować kolejne pole i... Raczej właśnie zakupimy coś właśnie takie, żeby był zestaw uprawowo-siewny po dwunastkę. Albo no, większy ta. Siewnik po prostu i będziemy na dwa siewniki siali, nie? To się jeszcze ogarnie. No, dokładnie. Jeszcze się to wszystko ogarnie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie sorry za szczura, bo tam piszczy trochę. No. Może tam będą się pytać, czy masz szczura w domu? Ale słychać go, czy nie? Tak troszeczkę. Ty szczurze pie... Zamknij ryj! To czekajcie chwilę, bo idę szczura wyciszyć. Ojej. Ty, ja tak okno zamykam i mówię, kurde, co tam za tą skalią wystaje, nie? A zapomniałem, że przyczepa jest na maksa podniesiona, ona wystaje, nie? A. Bo przyczepę prawie na maksa podniosłem i tam czyszczę tą ramę od skrzyni. Boże, wiesz, gdzie tam farby odleciało? Tej starej w ogóle rdzy? Ta, jak nie dbasz, to tak masz. Ale nie, bo dziadek mówi, że to było malowane. Jak były boki. Temu. Nie, jak boki były ten zakładane. Ale mówi, że na odpierdę zrobili ten. Ja tu cytuję oczywiście, ja nie przeklinam. Żeby nie było. No, że na odpierdzie było zrobione i dlatego to tak już jest, a nie inaczej. No dzisiaj pod górkę na dwunastka, ma ciężko te brony, to też kurde, też a wiesz ciężkie. Jak idzie? Jak dobrze idzie, to 20 na godzinę tym też tą siarką. Którą? To tą Samasza. Boże, no Miki ogólnie zostawił osę, wziął Samasza, bo lepsze noże ma, bo w osie bo ta trochę... osa to kurde, trzeba było powoli jechać, bo jak się za szybko jechało... W osie trzeba bo trochę jak noży... Jak przy badyl, to się ten... Żyletka ułamała. No, trzeba tam nożyki powymieniać, czy tam żyletki, nie wiem jak to się to nazywa. Trzeba powymieniać, a to myślę, że na zimę, dopiero w zimę będziemy tam grzebać z Mikiem się do garażu i wstawić. A nie wiem, czy czasem my kupimy jakieś kosiarki. Nie no, na razie nie ma co. Bo krów póki co nie przybywa, więc... No to chyba sprzedamy tą osę i już na złom tam. Gdzie tam będziesz sprzedawał? Zostawiam. Te złoty będzie na tym, to zawsze na paliwo. Na pół litra.
Ty, ale tak ci powiem, że kurde, już tego pola było. Ej, Jezu, jak ja nie przemyślałem, znowu talerzowanie na odcinku, nie? Od dwa odcinki z rzędu będzie talerzowanie. O matka. Ale na Dobra. inne zestawy to tam wiesz. No, tutaj Ursusem i Forshitem, a tam Kun i Valtra był wtedy. A, Slartra, nie Valtra. Czemu mówisz Strarta? To taki ciągnik jest. Ale Valtra przecież ty lubisz, łopie. Czy ja wiem? A jak byłeś na agromaszu beze mnie, to mówisz, ale te Valtry to fajne. No bo to są fajne ciągniki, nie mówię, że nie, ale tam wiesz. No dobre też chyba są. No może i tak. Chyba lepsze niż Deutsche, mi się wydaje. Albo takie same. Bo jak ten, jak ktoś kupił Deutsche'a, to potem już nie kupował Deutsche'a, tylko co innego kupił, nie? A jak ktoś kupił Valtrę, to kupował potem Valtrę. Coś tak z moich obserwowań, o, bynajmniej. Więc tak to już jest. To tam obserwujesz nieźle. No na przykład Mikołaj, tutaj ta osoba jedna w Kowalewie, ten ma dwie Valtry chyba ma. No. No to właśnie, no to i chyba najpierw jedną kupił, potem drugą, nie? Tak było. No. A już inna osoba, wiesz, nie? O. Albo case'y też chyba są dobre. Ale nie, chyba Dodge jest lepszy chyba niż case, mi się wydaje. Nie wiem, jak to cenowo nie wyjdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to z tym co robić. Prawda w case'ie nigdy nie robiłem, znaczy się nie jeździłem, tylko w kombajnie, ale nagrywałem case'a. No. I ogólnie ten case teraz wtórem jest, jak tam ktoś by chciał wiedzieć. Chyba. Jak to był ten case, co ja dobrze, jak dobrze widziałem, to właśnie chyba student ten gospodarz go ma. Czy tam właśnie usługę wykonywał właśnie wtedy na Sianokosach. No i pół pola uciekło. Tak gadką, szmatką można powiedzieć. No ja dzisiaj, już piąte kółko robię. Dzisiaj u nas trochę popadało. O, tak o. Właśnie. Ale tak słabo popada, mi się lepiej popada. No tak, ale jak potem się zaczęła woda lać z przyczepy, to znaczy się przyczepy, no wiem, no potem kapało przez te dziurki tam gdzie niegdzie i musiałem przerwę sobie zrobić. Ale tak myślę, że koło piątej znowu pójdę robić. Piątej, no, szóstej. Bo ja po piątej jadę do Gołchowa, także wiesz. A to na którą tam jest? O szóstej dopiero. A, na szóstą. No to w pół do dopiero pójdziesz, nie? No, ale wiesz, jeszcze trzeba po mamy jechać do pracy, nie? I jechać do cioci, żeby się mama mogła przebrać. To wy na chatę nie lecicie. Nie, no po co, bo kurde, to nie będziemy dwa razy jeździć. To grubo. No tak, albo grubo, albo wcale. Nie, albo grubo, albo uciekamy do domu. O! Jak widzicie, ja jeszcze pokażę im dociążenie, jakie jest fajne w talerzówce, tu masz takie o. Widzicie? No, tam ino odważniki z przodu od dwunastki. Nie. Ale by pasowały w sumie, jakby ten obciążnik, co był ten oryginalnie, i jakby go przedłużyć, to no z parę by się powiesiło tam z przodu. Ale tam ciężkich zawieszanych rzeczy ona nie ciąga, tylko pług. Tak to wszystko. Ale pług to i tak tam, kurde, tak się. Nie no, ciężki jest. Ja wiem. No za to ten ma ciężko. Zetor, ale. No właśnie. On nie jest lekki, on jest ciężki. Tak to ja jakby Zetor go podniósł bezproblemowo, no to by był lekki, nie? Jak Zetor nie podniesie, to znaczy, że jest ciężki. A dzisiaj Zetor podniesie, ale Zetora też podniesie. No, to mi chodzi, nie? Ogólnie to Miki na koncie mam tylko 186 zagramanicznych pieniążków. Matka. Ciekawe, kiedy po mleko przyjadą, a ogólnie ile mam mleka? 2,5 tysiąca litrów ponoć pasuje. Bo to będzie trochę pieniążków. No, wpadnie chociaż na paliwo. No dwunastki, żeby do pełna zatankować. No tu Zeta też już trochę to się żyć zapali. Boże. No już ma 20 litrów. A jak ja ten. Ja miałem 10 w 12, ale na zimę nie ma co za dużo tankować, bo jeszcze zamarznie to. No bo nie wiadomo jakie paliwo, czy pszczone, czy nie. A w sumie dwunastka to taka jest bardziej ten. Do obszyntu to. No, tam nie ma co za dużo lać. No. Tam codziennie po litrze maksymalnie, bo więcej nie spali. Łe, to jeszcze zostanie. I no tylko w ciepłym, żeby stała. Ta, w stodole tam słomą będzie obłożona. Oj. Wełną się ten, maskę obłoży, nie?
I ten. Nie, pod kołdrę, O, położę, żeby kołdrę. lakier się nie zarysował. Maskę się zdejmie, kołdrę się wsadzi i potem maskę się założy na kołdrę. O, i ten, i karton przed chłodnicę. O. Ale ci powiem, to dużo daje, jak masz karton zimą na ten, bo się szybciej ciągnie i nagrzeje i tak ten się nie męczy. Boże, Gienek, jaki poliglota. No, poliglota to jest chyba tam mowy. Ej, Gienek, o którym zaczynaliśmy nagrywać, bo nigdy nie patrzę na ten zegarek Ja śmieszny. też nie patrzę, ale jak obcięłem łąkę, no to już tak z 15 minut pewnie jest. Ty, kurde, jak trafiłeś. O kurczę, widzisz? 15 A minut i 30 sekund. ciekawe skąd mi się to wzięło. Ty, no nie wiem, ty tam lubisz takie pieczątki. Ach, o co? O Boże, nie. No tak. I zaraz, a ty przyjedziesz tutaj ten, z grabiarką. O Boże, a jak... A bo... Z grabiarką cię pogięło. Po 12 taką z grabiarkę. No a co? Będziesz popylał, jak będzie szło. O, głupi jesteś. To przetrząsarkę weźmiesz. O Jezu, jeszcze lepiej. No a ostatni jak robiliśmy? No nie wiem, nie pamiętam. To 12 chyba zgrabiałem, nie? Przetrząsałem. Przetrząsane było chyba z grabiarką. Widzicie, każdy odcinek macie z innej pory roku nawet. W ogóle kiszonkę na ten. Kiszonkę na kukurydzę chcieliśmy. O no, a Nie dzisiaj no, też jest. kukurydzę na kiszonkę, o. Ej, Bo Gienek ja się nawet nie czasu nie skapnął. miałem. Ty się nawet nie skapnąłeś, że ja się powiedziałem, nie? No tak. Dobra, ludzie, jak widzicie, pole dobiegło końca, uprawa właśnie tutaj pożniwna, można powiedzieć. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, jeżeli nie subskrybujecie, komentarz i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć!